Wtorek, 15 lutego to w kalendarzu dzień singla. A skoro obchodzimy walentynki i święta zakochanych, to dlaczego nie obchodzić dnia samotników? Bo kiedyś bycie singlem oznaczało samotność i swego rodzaju wykluczenie z towarzystwa, ale czasy się zmieniły, singli przybywa i dlatego od 2005 roku takie święto figuruje w kalendarzu świąt nietypowych. A bycie singlem w dzisiejszych czasach nie oznacza samotności, to raczej świadomy wybór życia bez zobowiązań. Wszystkim singlom, którzy obchodzą dzisiaj swoje święto, życzymy dużo szczęścia. Nie wykluczamy ich, pamiętamy o nich, a tym singlom, którzy szukają miłości, życzymy sukcesów.